Jest, tak jest. Tak. Dzień dobry, witamy serdecznie. Cytując pana Kazimierza, radość do człowieka się zbliża, kiedy pytanie na śniadanie prowadzi Tomek i Iza. No, serce rośnie. Dzień Panie Kazimierzu. Dobry. Tą miłość odsyłamy do państwa i zapraszamy na kolejny odcinek Pytania na śniadanie. No i właśnie, zapraszamy państwa na rozmowę na temat domku na Mazurach? Nie, na temat potencjalnych inwestycji tego typu, ale w Hiszpanii, ale na Wyspach Kanaryjskich, bo jak się okazuje, coraz bardziej Polacy przyglądają się możliwościom inwestycyjnym tam i nie wiąże się to z byciem oligarchą, krezusem, nie wiadomo jakim multimilionerem. Tam też można za rozsądne pieniądze coś kupić i być może w ten sposób trochę odmienić życie. Goście w studiu, wśród nich niezależna doradczyni nieruchomości, która jest jednocześnie opiekunem kupującego, który chce nabyć taką nieruchomość, czyli Anna Milewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. O, panią Anię słychać to świetnie. I państwa prowadzących i wszystkich telewizorów. A, to już w ogóle się dobrze wszystko zaczyna. Jest też ekspert do spraw rynku nieruchomości Maciej Górka tu z nami w studiu. Witamy. Dzień dobry. Proszę państwa, Polacy szukają mieszkań do kupienia. Gdzie, mam na myśli obszary poza Polską, gdzie najczęściej? Które z państwa pierwsze odpowiada? Może pani Ania? Oczywiście to Hiszpania, tak? Bo Hiszpania od zawsze to Polakom się pięknie kojarzy, słonecznie. I do Hiszpanii, tak? To jest kraj, który jest od zawsze w pierwszej trójce krajów przyjazdowych turystyki na świecie. Język hiszpański wszystkim się pięknie kojarzy, pięknie się słyszy. Więc jeśli ma być słońce i 320, a nawet 100 ponad dni w roku i kawa na tarasie w niedzielny to poranek, to oczywiście Hiszpania, tak? I czy pod inwestycje, czy dla siebie, czy jedno z drugim można połączyć, czy już się zapobiec i pomyśleć o emeryturze, nie mówiąc już o obecnych czasach, tak, że, gdzie chcemy uniknąć. Ale pani Aniu, pani Anno, jedno pytanie, bo wydawać by się mogło, że to faktycznie oczywisty wybór, ale przecież niedawno Polskę i chyba Europę obiegły takie informacje, że we Włoszech, tak, pięknych dom miejscach. Dom za 1 euro, tak, oczywiście. Dokładnie tak. Te destynacje oprócz Hiszpanii, tam Costa del Sol, Costa Brava, tak, rzeczywiście jest tanio, można od kilkudziesięciu tysięcy euro kupić już bardzo ładny apartament, ale Chorwacja, która jest bardzo popularna, Włochy. Nie mówimy o takim bezpośrednim wybrzeżu, ale na przykład już miejscowości oddalone od wybrzeża. Albania jest bardzo popularnym kierunkiem. Bułgaria, tam też kupujemy, dlatego że jest po prostu dość tanio. To są rynki rozwijające się właśnie, głównie Albania i Bułgaria, że tam nawet i od 10 tysięcy euro można kupić jakiś prosty apartament już niedaleko morza. Także chętnie korzystamy z tych destynacji. Słuchajcie, ale my tu chcemy od razu prosto z mostu, jakie to są pieniądze. Chcę w takim razie kupić mieszkanie około 50 metrów kwadratowych w ciepłym miejscu. Co byś mi poradził? To wszystko zależy od lokalizacji. Na pewno tam, gdzie pani jest umiejscowiona, właśnie okolica Alicante, tam już od 30-40 tysięcy można kupić, euro oczywiście. Bardzo ładne apartamenty, gdzie oczywiście trzeba się liczyć z tym, że tam są też dodatkowe koszty, bo to nie jest tak, że kupujemy apartament za określoną kwotę. To kolejna sprawa, oczywiście. Tylko musimy się liczyć z podatkiem. W Hiszpanii to podatek od nieruchomości w regionie Costa Blanca 10%. Tak, dokładnie. Także to jest... Ile? 10%. 10%. To wszystko zależy oczywiście od regionu, w którym kupujemy, i od kraju. Te podatki są różne. Opłaty notarialne, opłaty skarbowe. Najlepiej skorzystać z jakiegoś radcy prawnego czy agencji nieruchomości, która lokalnie się zajmuje tym, właśnie jak tutaj koleżanka, dlatego że to wtedy ułatwia cały proces nabycia. Ale uwaga, w Hiszpanii ostatnio był dość duży problem z tak zwanymi okupas, bo to jest prawo, które jest od dawna niezmienione. Mówi o tym, że w ciągu 48 godzin, jeżeli nie zareagujemy jako właściciel na to, że ktoś zajął nasze mieszkanie, to mamy problem z eksmisją. I tamto prawo jest w trakcie zmiany, ale ono powoduje to, że bardzo dużo osób wykorzystuje właśnie takie pustostany wakacyjne do tego, żeby zasiedlić, i jest problem z eksmisją. Czyli biorę wytrych, otwieram drzwi jakiegoś obcego mieszkania, wchodzę tam, właściciel, który mieszka w Polsce... Może to nie wytrych, panie Tomku, tylko to tak jest, że po prostu ktoś komuś daje klucze, albo znajomy, panie z Hiszpanii, daje klucze do mieszkania, zapiekł się mieszkanie i ktoś sobie tam zostaje w tym mieszkaniu. Ale to nie jest tak, bo w Hiszpanii jest bardzo dużo mieszkań na zamknięte posiedle. Oczywiście musimy się zliczyć, jeśli kupujemy mieszkanie za 30-40 tysięcy, bo chcemy tanio. Tanio nie zawsze znaczy bezpiecznie, bo to jest mieszkanie w nieciekawej dzielnicy może być. To trzeba wszystko prawnie zweryfikować, jeśli mówię o formalnościach, ale o lokalizacji, bo w Hiszpanii się nie płaci za metr kwadratowy, ale za lokalizację, jak blisko morza. No i czy to jest dobra dzielnica, tak jak w Warszawie są te lepsze i te po prostu mniej, powiedzmy, prestiżowe.
nie mówiąc, że mniej lubiane, tak? Mm-hmm. Bezpieczne. Proszę więc państwa, tak wiele, wiele osób zastanawia się mocno nad zmianą miejsca pobytu, a być może kupieniu mieszkania w którejś z tych wymienionych lokalizacji na świecie, obawiając się wojny. Jak państwo słyszą o takich pomysłach, co wam przychodzi do głowy? Zapytam pana na tak, początku. Tak, dziękuję, że do mnie kierujesz to pytanie, bo... właśnie, jesteśmy na ty, przepraszam. No, przepraszam cię bardzo, tak jest. Sporo osób, które mają jakikolwiek odłożony kapitał i obawiają się tego, mówią wprost. Mhm. Kupujemy na południu właśnie Hiszpanii, czy na południu Włoch, czy w Chorwacji apartamenty, bo to są nasze destynacje, gdzie możemy uciec w każdej chwili. I mówią to wprost, że po prostu to jest dla nich też azyl. Mhm. Oni oczywiście korzystają z tego sezonowo, bo kupili wcześniej takie nieruchomości, mają pełne obłożenie, bo ktoś tym zarządza, to jest turystycznie udostępnione, mają też bufor czasowy, kiedy mogą z tego korzystać na swoje własne wakacje, ale mają swoją nieruchomość i w każdej chwili mogą z niej skorzystać i naprawdę niektórzy, przynajmniej już z tych rozmów, które ostatnio poczyniłem, mówią wprost, jesteśmy w stanie pozbyć się swojego majątku, spieniężyć go dość szybko, bo to są firmy, i uciec za granicę, gdzie zostaną im tak środki na tyle mm-hmm. wysokie, że będą mogli żyć godnie przez najbliższe kilka lat. W zależności mm-hmm. oczywiście od fluktuacji związanych z tym, jak będzie ekspansja wojskowa się odbywała dalej, czy jej nie będzie, jak będą rynki finansowe reagowały. Ale ludzie mówią o tym wprost, że szukają alternatywy na to, żeby uciec z kraju. Mm-hmm. Tak, ja to potwierdzę. Oligarchowie, przecież Ukraińcy zrobili to w pierwszej chwili i polecieli za granicę do swoich miejscowości turystycznych. Pani Aniu, chciała pani coś dodać? Na koniec? Tak, tak, tak. Że rodziny z dziećmi tak szukają szkół prywatnych, przynoszą, tak? No bo chcą spokoju. Czego chcemy dla własnych dzieci? Po prostu słońca, spokoju, tak? Odetchnąć od no nieciekawej sytuacji, mówiąc wprost. I kupują nieruchomości. Dużo osób przecież ma oszczędności wcześniej po lepszym kursie euro już na swoich kontach walutowych i po prostu to mogą zakupić. Ci, co czekają na lepszy kurs, to czekają, tak? No ale nawet w takim kursie, który jest blisko 5 zł, to też zakupują. Też się pytają, dzwonią i mamy coraz więcej zainteresowanych. Choć zawsze mieliśmy sporo zainteresowanych, bo Hiszpania, tak, ale teraz przez tą sytuację z Ukrainą, tak, to się dzieje się na świecie, inflacja rośnie, więc ludzie szukają bezpieczeństwa. Znakomicie byłoby mieć inne powody do myślenia o przeniesieniu się do innego kraju po to, żeby pożyć w cieple, ale takie są czasy. Natomiast, proszę państwa, wszystko, a szczególnie wojna, kosztuje i wiele rzeczy na wojnie daje się przeliczyć na pieniądze. Żeby Rosja mogła wojować z całym światem, te pieniądze musi mieć. Ja nie wiem, czy będzie wojna, czy nie, bo nikt tego z nas nie wie, ale logika każe myśleć, że nie, bo tam po drugiej stronie te środki finansowe chociażby też są ograniczone, więc nie naszym interesem jest. Pozytywnie. Nie naszym interesem jest, żeby państwa straszyć. To, co mówi pani Ania, trzeba myśleć pozytywnie. Dokładnie. Tak długo, póki się da. Dziękujemy za tę informację. Dziękuję bardzo. Czy to w Hiszpanii, czy w Albanii, czy w Portugalii, czy na Mazurach. Jedno jest pewne, wszędzie grill smakuje doskonale.